Frazami w Trójce Ziemowit Kosmowski, ale nie sam. Tak, Ziemowit Kosmowski. Agata Poręba-Kosmowska. Czyli małżeństwo. Tak. Po raz pierwszy gracie razem, bo ja nigdy nie kojarzyłem was występujących razem w zespole. Nie, my już gramy razem od 28 lat. No to ładnie, mam dużo zaległości. Troszkę się skompromitowałem w tym momencie. Mieliśmy przyjemność już nagrać razem. Raz, dwa, trzy, cztery płyty. No to nieźle, kawałek czasu. Ja pamiętam taki trójkowy element, o którym ci kiedyś wspominałem nawet, bo niedawno odszedł Piotrek Nagłowski. I pamiętam, że zespół Brak po raz pierwszy usłyszałem w Trójce właśnie w audycji Piotrka. Tak, Piotrek był jakby jednym z ojców chrzestnych Braku. To przez niego przeszło nagranie na kasecie jeszcze wtedy Braku, wysłane do Jarocina. Z tego co pamiętam, był asystentem Waltera Chełstowskiego. I to on był jednym z tych, którzy optowali za tym, żeby Brak zaakceptować. W 81 w Jarocinie wystąpiliśmy. Także przyczynił się z pewnością. Ja pamiętam właśnie wówczas w radiu, na sam koniec audycji było Przekute Powietrze i nagrywałem je na własny magnetofon i nagrałem niecały utwór dopiero po latach, kiedy płyta się ukazała, no, w kilkudziesięciu latach. Miałem szansę dokończyć tę piosenkę. Tak. W głowie. Brak za czasów swojego istnienia nie wydał płyty. Później zostały były wydawane płyty przez do tej pory dwa wydawnictwa, może trzy. Dwa na pewno widziałem, dwa na pewno miałem. Jednak już nie mam, tej płyty pierwszej nie mam, bo ktoś ode mnie pożyczył, oczywiście też wygłodniały fan i do dzisiaj nie raczył mi oddać. Ale mówimy o nowej płycie, bo stworzyliście razem płytę Weda. Tak. Płyta, która jest zupełnie nowym i innym rozdziałem od tego, co robiliście wcześniej. Starzejemy się, wiek spowalnia. No bez przesady. Ty od dłuższego czasu lubisz takie dość spokojne klimaty i klimaty troszkę odbiegające od tych samych początków. Z pewnością. Natomiast tu poszliście jeszcze dalej, bo, no, bo właściwie chyba wszyscy zauważają jakieś takie mocno bluesowe wpływy. Gdzieś tam pewnie parę osób doszukiwałoby się też pewnie wpływu Nicka Cave'a na przykład. No to są wszystko klimaty. Nick Cave, Tom Waits, Leonard Cohen, które są mi bliskie. Myślę, że też można by powiedzieć o tej płycie, że ona jest lekko jazzująca nawet, nie tylko bluesująca. Tutaj z pewnością jakieś fascynacje Frizzelem, Billem Frizzelem, gitarzystą, się pojawiają. No i ona ma też element, nazwijmy to, etnizujący. No te klimaty jazzujące faktycznie, szczególnie w drugiej części się intensywniej objawiają na całym krążku. Powiedzcie troszkę o samym nagrywaniu. Skąd właściwie przejście do takich właśnie dźwięków? Moja przygoda z muzyką bardziej jazzującą i etnizującą zarazem to już jest ponad dekada, jest kilkanaście lat. Kilka lat temu, trzy lata temu poznałem Maćka Miernika, to jest koleś, który mieszka w Nowym Jorku. On pracował w różnych dobrych nowojorskich studiach jako realizator dźwięku, czy też pomagający asystent realizacji dźwięku, więc też ma doświadczenia producenckie. Bywał w różnych okresach takim animatorem polonijnej kultury i organizował koncerty też w Nowym Jorku. I on nawiązał ze mną kontakt i jakoś tak, można powiedzieć, internetowo się zaprzyjaźniliśmy. On mnie z kolei poznał z Polem Mału, który jest tutaj gościem na tej płycie. To jest Paryżanin, który przez 20 lat mieszkał w Nowym Jorku i tam współtworzył nowojorską alternatywną scenę, też nazwijmy to jazzującą. W tej chwili mieszka w Osace i ma tam swoją szkołę muzyczną. I te trzy lata temu powstały pierwsze utwory, z których dwa zostały wybrane na tą płytę. To są te najbardziej etnizujące, ja to tak nazywam, ponieważ one są z wykorzystaniem instrumentu, który się nazywa oud. To jest taki bliskowschodni, persko-arabski instrument, który jest protoplastą lutni, czyli taka bezprogowa gitara, powiedzmy, w kształcie takiej łupiny. I w momencie, kiedy pojawił się wydawca, który był zainteresowany wydaniem płyty, to zaczęły powstawać kolejne utwory i w taki nieco minimalistyczny sposób
razem z Agatą poczyniliśmy płytę i z gośćmi, właśnie tym Polem Mału, ale także Martą Niedużak, która zagrała w dwóch utworach na saksofonie, Wojtkiem Skowronem, który w jednym utworze zagrał na dżembę, i Gregiem Lozińskim, który mieszka w Amsterdamie i który w utworze pod tytułem Czara taką ukrytą, ale punkową gitarę gdzieś tam dołożył. Mam pytanie do Agaty, jak się żyje w domu i tworzy razem z człowiekiem, który jest tak silną osobowością? Myślę, że bardzo dobrze się dopełniamy. W sumie jestem osobą dosyć eskapiczną, więc to, co Ziemek robi, wkomponowuje się w moją ciszę. A ty jak wkomponowujesz w jego dźwięki, jak wpływasz na to, jakie kolejne kierunki w swoim muzycznym życiu przyjmuje? Ja wiem, czy wpływam jakoś. Myślę, że razem odkrywamy różne różną muzykę. Bardzo często ja coś znajdę w necie, pokazuję i zazwyczaj zgadzamy się ze sobą i podoba nam się to samo. I inspirujemy się właśnie w ten sposób, że wynajdujemy jakąś ciekawą muzykę w necie, no bo to teraz jest główne źródło znalezienia jakiejkolwiek muzyki i działamy jakoś. W przypadku Ziemka to nie tylko muzyka, ale i poezja jeszcze w dużym stopniu w ostatnich latach. No, ma dużo spokoju w domu. Jesteś pierwszym odbiorcą tych rzeczy, które tworzy? Tak. No, na pewno jestem pierwszą osobą, której pokazuję wszystko, co zaczął, co napisał, co skomponował. Jak reaguje na krytykę? Nie ma krytyki. Nie, już przesady czasami się pojawia. Czasami się pojawia subtelna, czasami się zdarzają rzeczy, których ja mam trochę wątpliwości, i wtedy Agata mi jakby pomaga w tym, żeby te wątpliwości ugruntować i coś zmienić albo odrzucić. Te ostatnie lata, to nie da się ukryć, że takie twoje poszukiwania w różnych kierunków, i widać, że lata mijają, a ty ciągle gdzieś tam w środku buzujesz twórczo. Taka karma. No te ostatnie lata to też taki rodzaj trochę kwarantanny, można powiedzieć, medialnej, więc też ona zdeterminowała może też niewielki skład, logistycznie dosyć łatwe, właśnie takie minimalistyczne dokonanie płyty. Ale myślę, że ta kwarantanna się w tej chwili zacznie zmieniać, kończyć, i że płyta zatoczy szersze kręgi, że będą koncerty. No troszkę mrocznych klimatów na początku w tej płycie, natomiast dosyć przewrotny sam koniec Ukryty. Tutaj już wasze wspólne dzieło. Nie będę zdradzał. Zdradzajcie, no bo ja znam ten koniec, bo ja go posłuchałem. No to jest bardziej wiersz niż tekst piosenki, który jest bardziej melorecytowany niż śpiewany. I on opowiada o dwóch stworach, zwierzętach, które są zupełnie z innej gałęzi, a żyją wspólnie. I mnie przeszkadza to, że są różne. Wspomniałeś o blisko wschodnich klimatach, ale Wedy można by doszukiwać gdzieś tam na Dalekim Wschodzie. Ach, mój Boże, na każdym wschodzie i zachodzie można doszukiwać się Wedy. No tak, Weda jako sanskryckie wiedza, mądrość, tak, no to są Indie. Ale wiedzy, Wedy można życzyć w każdym zakątku tego globu. Opowiedz troszkę o znaczeniu tego tytułu dla całości, skoro jest to tytuł, to bezwzględnie musi mieć znaczenie. No jest to taka próba zwrócenia uwagi na to, że w różnych okresach, w różnych epokach, w różnych zakątkach geograficznych często cierpimy na deficyt tejże Wedy, czyli wiedzy, a z tej wiedzy biorącej się lub obok tej wiedzy funkcjonującej mądrości, wtedy przy ocenach różnych sytuacji
efekty tego są, jeśli ta wiedza istnieje, lepsze niż jeśli jej nie ma. No fakt, że moje troszkę taka nie do końca wiedza na temat tego, jak, gdzie i z kim pracujesz, wynika z tego, że często dostaję od Ziemka CD-ary, na których napisane jest Ziemek Kosmoski i z tytułu utworu i nic więcej. No cóż się rozpisywać, jest utwór, to się do przyjaciół czasem wysyła. I... No cieszę się bardzo, bo ja, jak wiesz, od najmłodszych lat, jak powiedziałem, no ja słuchałem Braku, jak miałem lat, no naście, bo to była szkoła średnia jeszcze. I zawsze lubiłem to, co robisz, bo nie powiem robiłeś, bo ciągle tworzysz. Więc jakby też troszkę ciśnie mi się pytanie na... Jakim piętnem dla ciebie jest Anna? Jeśli jest w ogóle. Nie jest. Gdyby była, to pewnie nie sięgałbym po nią. A ja zrobiłem co najmniej 2 autokowery. I nie wykluczam, że się może pojawić jeszcze jakiś. Czemu nie? Nie ma jakiegoś takiego piętna, które byłoby jakoś mnie tak ograniczało, albo dołowało, albo... Ja wiem, że ktoś złośliwy może powiedzieć, okej, Anna, taki główny hit, więc należysz do grupy artystów jednego hitu. Trochę nie do końca pojmuję, co to jest artysta jednego hitu. I też ta Anna już tak dawno... Tak wiele różnych rzeczy do tej pory się wydarzyło, że nie. Wiem, że to jest dobry kawałek, że to jest mocna jakby pozycja w moim dorobku, więc czasem do niej sięgam i na koncertach też ją czasem grywam. Był okres, w którym nie miałem ochoty grywać. Refren Anny wolę śpiewać po angielsku, ponieważ jak się ma lat 20 parę i ma się pewną, w cudzysłowie oczywiście, rock'n'rollową seksowność, to wtedy Anna brzmi okej. Okay. Dzisiaj wolę śpiewać Joanna, bo ta Anna brzmi tak trochę pretensjonalnie, ale jest cool. No jak włączasz telewizję, to nie masz ochoty zaśpiewać newsów? Newsów z czasów Subwaya? Tak. A nawet ostatnio rozmawiałem z Maćkiem Werkiem, który puścił swój remix tych newsów, ja go nigdy nie słyszałem. Przypomniałeś mi, też właściwie zapomniałem o tym kawałku. Nigdy nie usłyszał miłości. Nigdy nie usłyszał miłości. No coś w tym jest. Czy ja wiem? No, można się zastanowić, czy nie zrobić tego kawałka. Nie fakt, że etnizująco. Ten numer jest, ma taki drążący riff w środku, który tak powoduje, że nawet włączając telewizję, ja sobie myślę o nim i tak mam ciarki na całym ciele, powracając do niego gdzieś tam muzycznie i patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na świecie. Bardzo dawno go nie słyszałem, więc właściwie też jakby motywujesz mnie do tego, żebym się mu przyjrzeć. Być może będziesz ojcem chrzestnym autokoweru. Powiedzcie troszkę jeszcze o tej płycie. Czy ta płyta będzie miała swój ciąg dalszy koncertowy? No, miejmy nadzieję, że tak. Nawiązaliśmy współpracę z managementem, którego do tej pory nie posiadaliśmy i wszelkie koncerty musieliśmy organizować sobie sami, a to jest, nie ukrywam, dosyć trudne, kiedy artysta sam musi zmagać się z drugą stroną. Więc miejmy nadzieję, że uda nam się jakoś kilkanaście koncertów w przyszłym roku zagrać. Na tej płycie uciekasz od polskiego, tych polskich utworów jest tam no, minimalna ilość. No 30% powiedzmy. No to mniej nawet. Winyl, jeśli wyjdzie, a wydawca obiecuje, że w przyszłym roku będzie winyl, będzie całkowicie anglojęzyczny. Czasem jest tak, że ma się większą część do dyspozycji nowych tekstów czy wierszy, które są po polsku i które dobrze brzmią po polsku. A czasem jest tak, że jest ich mniej, a jest więcej tych anglojęzycznych. Ja jestem zwolennikiem takiej postawy, że choć oczywiście polski jest moim językiem i ogromny szacunek dla tego języka, to że w świecie popkultury angielski jest i powinien być językiem często wykorzystywanym, bo jest bardzo wdzięczny do śpiewania i do pisania także. Także nie mam jakiegoś takiego problemu z tym, że coś jest albo po polsku, albo po angielsku. Ja myślę, że ty szufladę tych tekstów polskich masz pewnie całą zapełnioną swoją drogą, niedokorzystanych. Tak. Nie tylko tekstów, bo i utworów. Bo ja chociażby przez te 8 lat zrobiłem materiał na co najmniej 2 dodatkowe płyty. Mhm. Jeden materiał całkowicie po polsku, taki bardziej kontestujący. 2, 3, 4 utwory są w sieci.
Także jak ma ktoś ochotę sobie zobaczyć, to mnie tam wygoogluje. Może one kiedyś wyjdą. W tej chwili już myślę o nowej płycie zupełnie. Czyli o jakich klimatach? Menedżer, z którym nawiązałem kontakt, zaproponował mi zrobienie w przyszłym roku tak zwanego projektu. Ja nie zdradzę, żeby nie zdradzać, żeby nie zapeszać, ale będzie to projekt, który się będzie nazywał Kosmowski śpiewa albo Kosmowski sings, i tutaj wykropkuję nazwisko pisarza i poety amerykańskiego, który już nie żyje, którego wiersze zamierzam zaśpiewać, tylko będę musiał najpierw się do nich przygotować, to znaczy najpierw je przetłumaczyć. Nie, nie, amerykański poeta. Nie, to byłoby... Nie, myślisz o Cohenie? Nie, no Cohen śpiewał, więc to byłoby... Trochę jakbym się porównywał, albo jak za wysokie progi. To nie śpiewający autor, powieściopisarz i poeta. Tylko, że muszę, głównie biała poezja, więc muszę przetłumaczyć, a potem zaadaptować dla celów wokalnych, więc nawet jeśli niekoniecznie jakieś takie rymy ewidentne, to przynajmniej para rymy, żeby był rytm taki łatwiejszy do śpiewania. To tyle mogę powiedzieć. Być może coś z tego projektu wyjdzie i wtedy będzie Kosmowski Sings. I tutaj chwila milczenia. Dwa inicjały, potem nazwisko. Okej. Okay. Jakbyście mogli powiedzieć troszkę już własnymi słowami dla odbiorców, no, którzy może nie do końca znają angielski, o takim waszym przesłaniu tej płyty. Ona jest troszkę napiętnowana takim smutkiem, trochę trwogą przed tym, co się ze światem w naszym, moim mniemaniu dzieje. Takim światem z jednej strony potwornie się komercjalizującym, takim światem, w którym ten banksterski świat bierze coraz bardziej górę, trochę światem, który się samowyniszcza. Pewnie nie są to za spokojne czasy, więc ta płyta pewnie gdzieś tam odzwierciedla takie różnego rodzaju niepokoje. Jeden z tekstów zaczyna się przeprosinami dla syna za to, że się nie uratowało świata. Sorry my son, I haven't saved the world. Ma też trochę elementów takich etnizujących, mantrujących, czy ja lubię też taką muzykę, która jest taka do pokiwania się. Cóż więcej powiedzieć. Piękna okładka, podziękowania dla Jacek Poręba. Dla rodziny, tak, bo to mój szwagier, Agaty brat. Tak, mój brat rodzony. Naprawdę? Tak. To masz bardzo zdolnego brata, bo zdolna rodzina z tego wniosek bardzo. Dziękujemy. Jacek właśnie swoją karierę przecież naprawdę rozpoczął dzięki współpracy z muzykami. Tak. Pierwsza płyta Subwaya bodajże miała też okładkę z jego zdjęciami. Mówią o płycie Zaczynał głównie zdjęciami modowymi, ale przenosząc się do Warszawy, no bo jest też z Łodzi oczywiście, właśnie gdzieś nawiązał kontakt. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że Kora była jedną z pierwszych jego pracodawczyń, jeżeli tak mogę powiedzieć. Modeli, tak. Dużo zdjęć jej robił. Polubili się mocno, więc i później tak poszło. Niedawno w Łodzi była piękna wystawa właśnie Jacka zdjęć Kory. I ta okładka jest sesją, dużą sesją, około 100 zdjęć do wybrania właśnie w autorstwa Jacka.